A jak wygląda ta Twoja dzisiejsza muzyczna codzienność? Aktualnie kontynuuję studia magisterskie w Londynie. Muzyczne. Tak, zgadza się. Poszerzam troszeczkę ten swój wachlarz możliwości, bo to nie tylko wokal, ale też jakieś elementy produkcji, czy na przykład ostatnio stawiam jakieś tam pierwsze kroki w pisaniu muzyki do filmu. Także na pewno to jest bardzo, bardzo rozwojowe, bardzo poszerza horyzonty. Niedawno też miałam przyjemność nagrać piosenkę dla takiego międzynarodowego jazzowego trio, także mam nadzieję, że wkrótce będziecie mogli też usłyszeć efekty. Czy dzisiaj Warszawa łączy się z Londynem właśnie? Czy Warszawa łączy się z Bo Londynem? ja jestem w Warszawie. A, rozumiem. Nie. Dzisiaj jestem cały czas w Polsce. Niestety z racji pandemii ciągle, może nie o tyle nie ma możliwości, ale cały czas ten tok nauczania jest prowadzony w formie online. To jest wielka, wielka dla mnie szkoda i wielki wewnętrzny ból, dlatego że ja już chciałabym tam być, już chciałabym poznawać tych wszystkich nowych ludzi i chciałabym z nimi przede wszystkim współpracować, tak? Bo właśnie ze współpracy, wspólnego występowania, koncertowania, wspólnych prób, wspólnego tworzenia rodzą się piękne rzeczy, a na razie jesteśmy odgrodzeni od innych ludzi przez tą całą sytuację. Także mam nadzieję, że to wszystko bardzo szybko się zmieni. Podczas swojej długiej drogi, podczas dorastania, młodzi ludzie i mają się różnych prac. Czy ty też tak miałaś w swoim życiu, że nie tylko muzyka dawała ci zarobek? Rzeczywiście ta muzyczna droga bardzo zdeterminowała to moje obecne życie i zajmuję się głównie muzyką, ale tak podczas studiów za granicą dużo pomagali mi moi rodzice, ale także próbowałam na przykład uczyć muzyki, także na pewno jest to też, co mnie spotkało. A czy po zakończeniu studiów planujesz związać swoją przyszłość z Polską? Myślę, że jestem osobą, która idzie zdecydowanie na żywioł i nie planuje niczego od A do Z. Czyli nie wykluczasz też mieszkania za granicą? Jest ci tam dobrze? Absolutnie nie wykluczam. Zobaczymy, gdzie pokieruje mnie los, gdzie pokieruje mnie życie.